No ciężko było z taką koncepcją jednoznaczną, bo nie było wiadomo w trakcie sezonu, na jakim poziomie rozgrywek wystąpimy, więc, że tak powiem, z trudnej sytuacji wystartowaliśmy, bo musieliśmy czekać do zakończenia rozgrywek. Niemniej jednak jestem zadowolony z tego składu, który skompletowaliśmy. Trafili do nas zawodnicy z doświadczeniem ekstraligowym. Część składu zwycięskiego z E-Winner pierwszej ligi niestety musieliśmy wymienić. Stało się to z racji tego, że nie można powielać błędów, nie można powielać błędów innych zespołów, które po awansie zostawili nieruszony skład i ten skład nie mógł sobie poradzić w rozgrywkach, dlatego myślę, że nazwiska, które pojawiły się u nas w zespole, gwarantują niejako skuteczną walkę o punkty. Drużyny z Zielonej Góry, z Bydgoszczy były papierowym faworytem. Jakby do tego sezonu przystąpiliśmy według ekspertów z tego trzeciego miejsca. Było tu fajne pole do ostatecznego ataku. Fajnie go wykonaliśmy w ostatecznych playoffach. Udało nam się to. Najważniejsze, że wierzyliśmy w to wszyscy i jesteśmy w Ekstralidze. I chcemy zagościć na dłużej, nie tylko na jeden sezon. Pracy jest mnóstwo, bo tego 24 września, kiedy awansowaliśmy do PGE Ekstraligi, codziennie w naszym klubie coś się dzieje. Także tutaj nie możemy sobie pozwolić na żaden urlop. Więc wszyscy tutaj mocno pracujemy. Uważam też, że efektem tej zmożonej pracy bezpośrednio po awansie jest nasz skład, jest nasz sztab szkoleniowy. Chcemy to wszystko w taki sposób zorganizować, aby na koniec następnego sezonu rezultat całkowity sportowy, marketingowy, finansowy był zgodny z naszymi oczekiwaniami i aby kontynuować rozwój tego klubu. Miasto jest naszym mocnym partnerem. Dziękujemy im za to. Podchodzą do tematu tak samo profesjonalnie jak nasz klub. Także nie mamy się o co martwić, jeśli chodzi o ten kwiecień i start nowego sezonu. Pogoda, mam nadzieję, będzie wyrozumiała dla nas, naszego miasta w tym roku i kiedy nie będziemy mogli cieszyć się naprawdę świetnym obiektem. Nie będziemy kandydatem do medali w tym sezonie, natomiast no, skupimy się na takiej pracy, aby przede wszystkim utrzymać tę Ekstraligę w Krośnie na następne lata, a być może powalczyć o fazę playoff.